Od 2013 roku po kilka samochodów rocznie przekazujemy straży. Teraz mamy taki większy zastrzyk, 12 samochodów, które otrzymaliśmy w ramach Światowych Dni Młodzieży z pieniędzy rządowych i 3 samochody dla przewozu niepełnosprawnych, które ufundowały z budżetu dzielnic. Te radiowozy to tak naprawdę podstawowe narzędzie w naszej codziennej pracy. To jest środek transportu, dzięki któremu możemy być szybciej na miejscu interwencji, sprawniej ją przeprowadzić, a wtedy, kiedy będzie taka potrzeba, również przetransportować osoby. Mamy już jedno auto hybrydowe, którym jeździmy od stycznia. Złego słowa na te auta nie powiem. Naprawdę bardzo wygodne, komfortowe, wszędzie się dojedzie. Nie ma na co narzekać.